zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1555 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zniesienie pomnika księdza biskupa Albina Małysiaka, projekt przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk numer 1555, w trybie jednego czytania, referuje pan przewodniczący Bogusław Kośmider. Szanowni Państwo, po pierwsze, miasto Kraków dobrych parę lat temu zatwierdziło program rewitalizacji Parku Jordana, uznając, że jedną z głównych elementów tego parku będzie Galeria Wielkich Polaków. Po drugie, w ramach tej Galerii Wielkich Polaków my jako Rada godzimy się na wznoszenie poszczególnych pomników, których w tej kadencji już chyba 4 czy 5 było wzniesionych. Po trzecie, finansuje te sprawy Towarzystwo imienia Parku Jordana. I po czwarte, proponujemy Państwu, aby zgodnie z wnioskiem Towarzystwa, co do którego nigdy nie dyskutowaliśmy, wyrazić zgodę na wzniesienie w Parku Jordana pomnika poświęconego biskupowi Albinowi Małysiakowi, przepraszam, honorowemu obywatelowi miasta Krakowa, żołnierzowi Armii Krajowej, zasłużonemu patriocie, który w różnych działaniach w Polsce, także w działaniach mających na celu ochronę Żydów w czasie wojny, brał udział, co doceniła Rada Miasta Krakowa, przyznając mu tytuł honorowego obywatela miasta Krakowa. Stąd, biorąc pod uwagę decyzję naszych radnych sprzed paru lat, uprzejmie Państwa proszę o zgodę na coś takiego. My zastanawialiśmy się, czy w związku z tym programem, który jest, mówię o programie rewitalizacji parku i tym, że de facto te pomniki mają charakter tak zwanych rzeźb ogrodowych, no bo to tak wygląda, czy powinniśmy jako Rada podejmować takie uchwały. Ale uznaliśmy, że w celu jakby podniesienia znaczenia tych spraw, każdorazowo Rada powinna taką uchwałę podjąć, no bo to jest de facto pomnik na terenie miasta Krakowa. Stąd uprzejmie Państwa proszę o zatwierdzenie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę, Stanisław Rako. Krótko, proszę. Panie Przewodniczący, ja bardzo popieram ten pomysł. Biskup Małysiak zasługuje, wkomponowany całe właśnie życie w Kraków, także jak najbardziej, ale przypominam również o tym, żeby dobrze monitorować ten Park Jordana, a zresztą zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą, ponieważ mimo wielu informacji, tam dalej jest mało staranności, jak chodzi o pilnowanie. Już pomijam monitorowanie, myśmy ustalili, że mają być tak zwane ślepe kamery. Ja nie wiem, czy one są realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie bloku głosowań.